skalę ekranu i mogę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością. Dlatego też rozwiązania, które proponujemy, one są też rozwiązaniami pionierskimi, niespotykanymi do tej pory w Polsce. Dlatego, że skala problemów w Grudziądzach jest też jakby niespotykana i dlatego te narzędzia, które proponujemy, są właśnie takie niestandardowe. Przejdźmy dalej, to już powiedzieliśmy. Co do tej pory jakby osiągnęliśmy? Funkcjonuje wraz z moimi współpracownikami od 7 miesięcy. Udało nam się odbudowywać bardzo mocno wiarygodność finansową miasta. Jak Państwo wiecie, w momencie przejęcia przeze mnie obowiązków prezydenta czy misji prezydenta Grudziądza, Grudziądz nie miał wieloletniej prognozy finansowej. Był w bardzo trudnej sytuacji pod koniec roku, jeżeli chodzi o płynność, krótko mówiąc finansową, krótko mówiąc brakowało środków na bieżące funkcjonowanie miasta. Dzisiaj jest już w tym względzie zdecydowanie lepiej, aczkolwiek nie znaczy to, że jest dobrze, ale mamy wieloletnią prognozę finansową, współpracujemy z dobrymi instytucjami finansowymi, takimi jak Polski Bank PKO BP, jak Bank Gospodarstwa Krajowego, jak chociażby Polski Fundusz Rozwoju. Są to wszystko instytucje rządowe, których właścicielem jest w większości przypadków 100% skarb państwa. Banki też dały już nam w pewnym sensie zielone światło, chociażby w ten sposób, że rozterminowały nam nasze miejskie zobowiązania na kolejne lata, czyli rozłożyły to na więcej lat niż to było do tej pory. Dlaczego to robimy? Otóż dlatego, że uważamy, że mieszkańcy mają prawo do rozwoju, do życia w mieście, które ma perspektywy rozwoju, do poczucia takiego standardu komfortu, bezpieczeństwa, żebyśmy w końcu przestali ciągle mówić o tym, jak nasze miasto jest zadłużone, jakim jest niebezpieczeństwie, ile wygeneruje straty szpital, czy to będzie minus 20, czy minus 50 milionów. Chcemy w końcu to przerwać i normalnie funkcjonować. Chcemy miasta, które ma dobre perspektywy rozwoju, miasta, które ma stabilną sytuację finansową, miasta takiego też, w którym funkcjonuje dobry szpital i jego problemy finansowe nie są już naszymi problemami, czyli nie są problemami mieszkańców, tylko dajemy szpitalowi podstawy do normalnego funkcjonowania. Szpital. Jesteśmy wszyscy dumni ze szpitala. Niewątpliwie jako placówka medyczna, to jest placówka wiodąca w tej części nie tylko województwa, ale kraju. Placówka lecząca na bardzo wysokim poziomie, także mająca bardzo dobre zaplecze, takie infrastrukturalne, ale też i bardzo wysokie kadry, które są zatrudnione w tym szpitalu. Niemniej, chciałbym Państwu powiedzieć, jaka była sytuacja wyjściowa, czy jaka jest sytuacja wyjściowa związana właśnie ze szpitalem. Otóż, Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy sytuacja kształtuje się następująco. Szpital miał na koniec marca 451 milionów długu. 451 milionów długu. Długu to znaczy, to są zarówno kredyty, pożyczki, ale to są również niezapłacone faktury za różnego rodzaju zobowiązania, czyli niezapłacone faktury za prąd, za leki, za media, czyli łącznie to jest 451 milionów. Takie są fakty. Niezależnie od tego, miasto przejęło zadłużenie szpitala poprzez grudziąckie inwestycje medyczne w wysokości 129 milionów złotych. Grudziąckie inwestycje medyczne to jest taka spółka, która w 100% jest spółką miasta i praktycznie jakby funkcjonuje, czy spłaca swoje długi z dokapitalizowania, mówiąc prostym językiem, z dopłat, które płyną z budżetu miasta. I łącznie daje to kwotę gigantyczną, 580 milionów złotych. 580 milionów złotych to jest
dług, który wygenerował szpital przez ostatnie lata. I szanowni państwo, takie są fakty. Można na ten temat, nie wiem, można się oburzać, można mówić, że to jest dużo, mało, to jest gigantycznie dużo. Ale takie są fakty potwierdzone dokumentami, takie są liczby, pod którymi może się podpisać skarbnik, ja się podpisuję, dyrektor szpitala się podpisuje. I można różne rzeczy opowiadać, ale no nie da się po prostu przejść obok tego obojętnie. 580 milionów długu to jest to, co dzisiaj odziedziczyliśmy po poprzednikach. Ile miasto, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, ile miasto zapłaciło czy wpłaciło do budżetu szpitala w ostatnich latach? Otóż, szanowni państwo, poprzez to, co powiedziałem, te dopłaty do grudziąckich inwestycji medycznych od roku 2016 do maja tego roku płaciliśmy ponad 32 miliony złotych. Niezależnie od tego, na pokrycie tak zwanego ujemnego wyniku szpitala przekazaliśmy kolejne prawie 40 milionów złotych w żywej gotówce, w cashu. To jest to, co wyszło z budżetu miasta. Łącznie daje to też niebagatelną kwotę prawie 72 milionów złotych. To jest bardzo dużo, dlatego że większość gmin, które funkcjonują, płacą czy dokładają, ale nie do infrastruktury, tak jak to robił Grudziądz, tylko dokładają najczęściej do profilaktyki medycznej dla swoich mieszkańców, czyli płacą za programy profilaktyczne, na przykład programy przesiewowe, nie wiem, na rzecz badań mieszkańców powyżej 50 roku życia, na szczepienia dla dzieci, dla młodzieży, także dla pewnie osób dorosłych. Do infrastruktury najczęściej dokłada marszałek województwa, bądź płynie to z budżetu centralnego. Nie ma drugiej gminy w Polsce, która w ostatnich latach by poniosła tak duże z budżetu miasta dofinansowanie do infrastruktury. Nie ma też drugiej gminy w Polsce, która jest organem tworzącym tak dużego szpitala. To jest fenomen na skalę kraju. Tak duże szpitale regionalne, bo przypomnę, że Grudziądzki Szpital leczy ponad 60% mieszkańców spoza miasta, jest domeną marszałka województwa. I taki jest stan wyjściowy. I mówię, jeszcze raz powtarzam, pod tym się podpisujemy i w takim stanie jakby zastaliśmy miasto. To, co chcemy zrobić, zrestrukturyzować zadłużenie szpitala, zrestrukturyzować zadłużenie miasta, to są działania, które mają umożliwić normalne funkcjonowanie i miasta, i szpitala. I to, co chciałbym państwu na początku powiedzieć. Wszystkie nasze działania prowadzą do tego, żeby dokonać restrukturyzacji. Nie dokonać do kolejnego zadłużenia, czy przejęcia, czy wzięcia kolejnych kredytów. Nie, otóż nie. Szanowni państwo, 580 milionów długu to jest. Jeżeli ktoś mówi dzisiaj, że Ramoski albo radni podejmują decyzje takie, że po raz kolejny zadłużają miasto, to proszę powiedzieć, że to jest bzdura. 580 milionów my już dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy. To jest, w tym mieście jest. Jeżeli ktoś mówi, że my obciążamy mieszkańców i tak dalej. Nie, mieszkańcy są dzisiaj już w tym obciążeniu, bo 580 milionów mamy na swoich plecach. I w jaki sposób to się, w jaki sposób to odczuwamy? Otóż odczuwamy chociażby w ten sposób, że musieliśmy zapisać w budżecie na ten rok 50 milionów na pokrycie straty szpitala. To jest ten gap, który nosimy. My ten gap chcemy zdjąć, my ten gap chcemy po prostu w ten sposób, żeby miasto normalnie funkcjonowało i żebyśmy normalnie mogli realizować inwestycje także na tym osiedlu. Jaki jest nasz wspólny cel? Otóż chcemy rozwoju miasta. Miasto potrzebuje inwestycji tych dużych, ale też i tych mniejszych. Tych dużych będę mówił chociażby na państwa osiedlu o modernizacji sieci tramwajowej.
to będzie gigantyczna inwestycja, która także będzie dotykała Państwa osiedle, która łączne koszty tej inwestycji to ponad 100 milionów złotych. Ale ta inwestycja umożliwi podniesienie komfortu Państwa, też standardu funkcjonowania na tym osiedlu. Będzie możliwość zakupienia w końcu niskopodłogowych tramwaji w Grudziądzu, ale aby to stało się możliwe, musimy zainwestować ponad 100 milionów złotych w modernizację sieci tramwajowej. Ale mówimy też o tych mniejszych inwestycjach. Tych inwestycjach takich jak chociażby remont basenu na Państwa osiedlu, czy w tej szkole, w której się dzisiaj znajdujemy, który nie był remontowany przez ostatnie 30 lat. Był właściwie tylko, nazwijmy to, reanimowany, jak tutaj kolega podpowiada. A on wymaga inwestycji rzędu, nie wiem, 2 milionów, 3 milionów, ale to starczy na kolejne 10-20 lat. I takie inwestycje też chcemy realizować. Oczywiście ustabilizowania sytuacji finansowej w Grudziądzu, uzdrowienia w końcu szpitala, żebyśmy przestali ciągle w każdym momencie dyskutować o szpitalu, rozpoczęcie inwestycji, co to Państwu mówiłem, ale także to, co jest bardzo ważne, podwyżki wynagrodzeń. Podwyżki wynagrodzeń, które dotyczą wszystkich obszarów, które funkcjonują wokół ratusza. Nie chodzi o urzędników, tu chodzi o wszystkie jednostki. Chodzi o pracowników administracyjnych, chociażby pracujących w szkołach, pracowników w MOPR-ze, w DPS-ach, w domu dziecka, wielu, we wszystkich de facto jednostkach. Dlatego, że dzisiaj mamy bardzo duży problem w Grudziądzu w ogóle z ludźmi do pracy, ale mamy też bardzo dużą fluktuację, dlatego żeby zapewnić godziwe wynagrodzenie osobom, które wypełniają na co dzień bardzo ważne funkcje, często niedoceniane funkcje i pełnią, mówię, bardzo odpowiedzialną rolę, pracują na rzecz domu dziecka, często pracują po najniższych wynagrodzeniach. I chcemy to zmienić, chcemy stopniowo oczywiście dochodzić do jakichś godziwych wynagrodzeń. Już podjęliśmy tego typu działania na tyle, na ile nas stać, aby zwiększać wynagrodzenia. Ale oczekujemy, czy chcielibyśmy, aby w roku 2020, w budżecie na rok 2020 zapisać istotne podwyżki dla wszystkich pracowników, bo uważamy, że jest to po prostu niezbędne. Zatem naszym priorytetem, czy moim priorytetem jest rozwój miasta i oddłużenie szpitala. I teraz jak chcemy tego dokonać? Może przejdźmy dalej. Może cofnijmy się. Dobrze. To, co mamy w mieście bardzo istotne, to mamy duży potencjał spółek komunalnych. Spółki komunalne, które są w większości przypadków własnością naszego miasta. Chcielibyśmy stworzyć, czy podjęliśmy już tego typu działania, stworzyć Grudziądzki Holding Komunalny. Grudziądzki Holding Komunalny, który będzie skupiał potencjał naszych spółek komunalnych. I tu chciałbym Państwu jedną rzecz podkreślić. Grudziądzki Holding Komunalny w 100% będzie własnością gminy Grudziądz. Niektórzy nam zarzucają, że prowadzimy sprzedaż. Otóż nie, Szanowni Państwo. Holding to jest kumulacja. To jest po prostu skupienie potencjału wszystkich spółek komunalnych. To nie jest sprzedaż. To nie jest żadna sprzedaż zewnętrzna. To jest po prostu konsolidacja. Konsolidacja po to, aby móc zdobyć środki na oddłużenie szpitala. W jaki sposób chcemy tego dokonać? A więc tak, tworzymy Grudziądzki Holding Komunalny, którego właścicielem w 100% jest gmina Grudziądz. Do tego holdingu wchodzi holding już funkcjonujący w Grudziądzu, notabene holding OPEC-u, wchodzi Grudziądzki Park Przemysłowy, MZK, MPGM, Geotermia, prawdopodobnie też GIM. I możecie Państwo zapytać, a dlaczego GIM, który jest spółką, która przynosi, generuje stratę?
Otóż między innymi dlatego, że holding ma mieć za zadanie nie tylko pozyskanie kapitału po to, aby oddłużyć szpital, ale może służyć też optymalizacji podatkowej. Czyli spółka, która wykazuje stratę, może zrównoważyć to z zyskiem innej spółki. Tego typu holding funkcjonuje w Krakowie i na optymalizacji podatkowej w ostatnich latach, co prawda skala jest zupełnie inna, jak i czas, jest dosyć długi, kilkanaście lat ten holding funkcjonuje, ale Kraków zyskał ponad 100 milionów złotych tylko na optymalizacji podatkowej. Oczywiście powtarzam, mówiąc, jest zupełnie inna skala, niemniej warto zawalczyć o każdą złotówkę, nawet jeżeli to w skali urządza miałby być milion czy dwa, ale warto także po to się schylić. Zatem zakładamy, że powstaje Grudziądzki Holding Komunalny, który kupuje od gminy udziały w poszczególnych spółkach. W ten sposób gmina chciałaby pozyskać do budżetu miasta 240 milionów złotych poprzez zaciągnięcie przez holding kredytu, powtarzam, kredytu, czyli instytucji bankowej, nie parabankowej, właściwie w konsorcjum banków, mówimy tutaj o banku PKO BP, BGK i banku DNB Banku. To jest bank, który obsługuje już dzisiaj miasto Grudziądz. I w tej jakby hybrydzie, którą tworzymy, dzięki temu będzie możliwe pozyskanie do budżetu miasta 240 milionów złotych. Idźmy dalej. Do tego mówimy o tak zwanym sprzedaży zwrotnej udziałów w wodociągach. Otóż, szanowni państwo, i tutaj chwila komentarza. Po pierwsze, to co chcemy zrobić w wodociągach, to jest sprzedaż zwrotna. I na to chciałbym zwrócić uwagę. Zwrotna. Co to oznacza? To oznacza, że spółka po okresie trwałości projektu, czyli po 10-15 latach, nadal jest spółką w 100% komunalną. Tu nikt nie dokonuje sprzedaży takiej na zewnątrz, jednorazowej, nie wiem, inwestorowi prywatnemu. Nie. Otóż jest to sprzedaż, która w 100% wraca do gminy. Ale chciałbym jeszcze na coś innego zwrócić uwagę. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale Grudziądz został zakwalifikowany na liście 122 bodajże miast jako zagrożony społecznie i demograficznie. Otóż jesteśmy takim miastem, no niestety, kurczącym się. Nie dotyczy tylko Grudziądza, ale niestety perspektywy nasze demograficzne są bardzo złe. Mówi się o tym, że w ciągu kilkunastu lat Grudziądz będzie miastem, który będzie liczył 65 czy 68 tysięcy mieszkańców. To jest pewna tendencja ogólnopolska. Także struktura społeczna w Grudziądzu no nie napawa optymizmem. Tak? Będziemy miastem ludzi seniorów generalnie. Takie są prognozy i to powoduje, że nie tylko to, ale jeszcze też inne wskaźniki, niestety niezbyt optymistyczne, spowodowały, że Grudziądz znalazł się na tej liście. I rząd polski dla tych miast zagrożonych opracował specjalny pakiet wsparcia dla małych i średnich miast, gdzie miasta takie jak Grudziądz mają preferencje. I to, z czego chcemy skorzystać z Polskiego Funduszu Rozwoju, to jest właśnie ścieżka przewidziana dla takich miast jak Grudziądz. I ten instrument, który chcemy wykorzystać, to jest właśnie instrument wsparcia dla małych i średnich miast oferowany przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach właśnie takiego pakietu rządowego wsparcia. Więc my nie idziemy do jakiegoś parabanku, nie idziemy do jakiegoś, nie wiem, kogoś zewnętrznego inwestora, który chce zrobić na Grudziądzu jakiś biznes. Nie. Szanowni Państwo, my idziemy do instytucji państwowej z grupy Banku Gospodarstwa Krajowego. I na to chciałbym też zwrócić Państwu uwagę, bo niektórzy sądzą, że mówią, że my wyprzedajemy, że PFR jest zły. Szanowni Państwo, to komu mamy ufać, jak nie instytucjom rządowym? Komu? Kto ma jeszcze większy poziom zaufania w Polsce, jak nie instytucja rządowa? Jak nie ufamy swojemu rządowi, to proszę mi odpowiedzieć, komu możemy zaufać i gdzie mamy udać się o pomoc? A myślenie takie otóż to, że na górze jest na głos, to
Szymański może potwierdzić albo zaprzeczyć, że czy jest możliwe stworzenie dla grudziąca specjalnej ustawy, która spowoduje, że grudziąc uzyska specjalne oddłużenie, że ktoś w Sejmie podejmie ustawę taką, że do grudziąca spłynie 300 milionów złotych. Panie pośle, przypuszczam, że nie ma. Dostaliśmy informację, ale mówię, że nie ma takich narzędzi. No właśnie, nie ma. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że my mamy... oczywiście trzeba zabiegać o wsparcie rządu, trzeba zabiegać, co czynimy. Tak samo, jak zaraz o to powiem, czynimy to, jeżeli chodzi o marszałka. Ale jednocześnie nie bądźmy naiwni, że ktoś specjalnie tylko i wyłącznie dla grudziąca przygotuje furę czy cały pociąg pieniędzy. W mojej ocenie, myślę, że w ocenie pana posła nie ma takiej możliwości. Oczywiście trzeba zabiegać o systemowe rozwiązanie na przykład problemów służby zdrowia, chociażby o oddłużenie szpitali, systemowe oddłużenie szpitali, dlatego że szpitale, nie tylko Grudziądzki Szpital jest zadłużony. Grudziądzki Szpital jest rekordzistą, ale łączne zadłużenie polskich szpitali to jest bodajże 12 czy 14 miliardów złotych. Nasz szpital jest rekordzistą, ale pozostaje kolejne 12 miliardów złotych. I prawdopodobnie trzeba będzie w przyszłości, to jest zadanie parlamentarzystów, aby próbować rozwiązać ten problem, czy rozwiązując go systemowo, czy zwiększając środki na ochronę zdrowia w kolejnych latach. Przejdźmy dalej. Przejdźmy jeszcze dalej. Zatem, Szanowni Państwo, to co jest naszym jakby intencją, to jest przede wszystkim oddłużenie szpitala poprzez jego przekształcenie w spółkę kapitałową. Ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę na słowo oddłużenie. Nasze działania idą w kierunku takim, że szpital oddłużamy o 300 milionów złotych po to, aby szpital mógł normalnie funkcjonować. Przy szpitalu w tym momencie pozostaje około 150 milionów złotych przy poziomie przychodów szpitala gigantycznych na poziomie 300. I to daje szansę, że nasz szpital, świetny szpital, jest w stanie obsłużyć zadłużenie i jest w stanie normalnie funkcjonować. Otóż dlaczego i mało tego, zaoszczędzić, bo wiecie Państwo, jak jest dzisiaj w szpitalu, się jest tak, pan dyrektor tutaj siedzi z nami, jest tak, że szpital mógłby coś kupować za 100 jednostek, czy za 100 zł, ale kupuje nie za 100, tylko kupuje za 150, bo ten, który mu sprzedaje, z góry wie, że szpital nie zapłaci w terminie, a więc kalkuluje tak zwany koszt pieniądza w czasie, czyli wie, że szpital zapłaci za rok, za dwa, zapłaci, ale zapłaci za z dużym opóźnieniem. Zatem musi sobie skalkulować to czekanie na zapłatę. Jeżeli szpital oddłużony będzie płacił regularnie, tak jak się umówi z kontrahentem, to daje szansę, że pan dyrektor będzie mógł zaoszczędzić kilkanaście milionów złotych na samych zakupach, na normalnym funkcjonowaniu. Pan dyrektor nie będzie ponosił kosztów komorniczych, które w ostatnim roku wyniosły kilka milionów złotych. Nie będzie ponosił gigantycznych kosztów finansowych, które w zeszłym roku wyniosły około 30 paru milionów złotych. I to są działania, które mają z jednej strony uzdrowić szpital, jeżeli chodzi o tą taką mądrze nazywaną restrukturyzację finansową. A z drugiej strony oczywiście sam szpital musi też zmienić funkcjonowanie. Czasami połączyć dwa oddziały, czasami stworzyć pododdział, czasami może wyłączyć pewną część działalności, może ją trochę zrestrukturyzować po to, aby ten osiągnięty. Co jeszcze? Co nam jeszcze daje przekształcenie w spółkę? Otóż, Szanowni Państwo, daje nam możliwość z ułożenia budżetu na rok 2020. Dlatego, że dzięki temu jesteśmy w stanie odseparować finanse miasta od finansów szpitala. Nie może być tak, to co jest od wielu lat w Grudziądzu, że jesteśmy zakładnikami finansów szpitala.
Nie może miasto tak funkcjonować, że od wielu lat Państwo tylko słyszycie, że Grudziądz nie ma WPF, że znów jest coś w Rio, że znów jest negatywna opinia, że nie wiadomo jaki to będzie miał strata szpitala, że prezydent mówi, czy tam dyrektor mówi, że strata szpitala będzie na poziomie może 30 milionów, a Rio mówi, a nie, może 45. Zatem chcemy to w końcu przeciąć. I żeby to przeciąć, to trzeba to odseperować. Trzeba zrobić takie cięcie siekierą. I to, co my robimy, to jest właśnie takie odseperowanie. Jednocześnie oczywiście chcemy zabezpieczyć szpital. My nie oczekujemy od szpitala tego, że szpital będzie zarabiał, że szpital za chwilę będzie przynosił zyski. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, aby szpital zaczął się bilansować, ale też w określonym czasie. Nikt nie oczekuje, że on się zbilansuje w następnym miesiącu. Mówimy tutaj o kolejnych 2-3 latach dojścia do zbilansowania się szpitala. Spółka daje też szansę na to, że do tej spółki może przystąpić marszałek. Jest radny Czepek na sali, który ostatnio wystąpił właśnie z interpelacją do marszałka, zresztą podpisaną przez nie tylko Koalicję Obywatelską, ale także radnych Sejmiku Prawa i Sprawiedliwości, którzy jakby w tej interpelacji poparli naszą tutaj drogę wsparcia właśnie z budżetu marszałkowskiego. Marszałek w tej relacji, w tym układzie praktycznie nie ma żadnych argumentów, aby nie przystąpić do tego typu spółki. Do tej pory zawsze mówił, że nie ma możliwości, czy nie ma jakichś możliwości takich prawnych. W przypadku spółki akcyjnej te wszystkie dotychczasowe argumenty odpadają. Czyli marszałek może stać się współwłaścicielem Grudziąckiego Szpitala. Tak samo, jak jest właścicielem gigantycznego szpitala w Toruniu, w Bydgoszczy, w Włocławku, gdzie na przykład w Toruniu powstaje praktycznie nowy szpital, gdzie marszałek inwestuje prawie 500 milionów złotych, tworząc gigantyczną konkurencję dla Grudziądza, także pod względem i medycznym, a także pod względem rynku pracy, gdzie wielu specjalistów, wiele naszych pielęgniarek będzie wysysanych do szpitala w Toruniu, bo generalnie mamy brak personelu, ale to, co chciałbym Państwu, na co chciałbym Państwu zwrócić uwagę, żaden Toruniamin nie dokłada ani złotówki, może złotówkę tak, ale nie dokłada praktycznie ani złotówki do nowo budującego się czy modernizowanego szpitala w Toruniu. A to są też nasze pieniądze, bo pieniądze, które są w budżecie województwa, to też są pieniądze podatników z Grudziądza. Więc nie ma żadnego tutaj jakiegoś przesłanki, dlaczego marszałek nie miałby dofinansować czy wejść kapitałowo w Grudziądzki szpital. Przejdźmy dalej. Już powiedziałem chyba. To jeszcze taka dodatkowa, że chcielibyśmy stworzyć grudziącką infrastrukturę sportową, taką spółkę, która skupi wszystkie obiekty sportowe. Wiemy, że te nasze obiekty sportowe wymagają nowych inwestycji. Chcielibyśmy, żeby to się znalazło w jednej strukturze. Podam Państwu przykład, chociażby stadion żużlowy, na który na każdy mecz przychodzi 6-7 tysięcy widzów, wymaga modernizacji, wymaga chociażby odwodnienia, wymaga nowych band, zataszenia także. To są wymogi licencyjne, to są kolejne miliony, które trzeba w ten obiekt zainwestować. Te środki trzeba pozyskać i w naszej ocenie łatwiej to będzie, jeżeli to będzie w nowej strukturze. To samo dotyczy chociażby basenów, które są w Tarpnie. Musimy się zastanowić, co z tymi basenami zrobić, czy je remontować, czy może przekształcić coś innego. One są wykorzystywane zaledwie 2 miesiące w roku. Wymagają też bardzo dużych nakładów. Musimy podjąć decyzję w końcu, co zrobić z basenem na Kalinkowej, basenem Opecu. On też jest w dość opłakanym stanie, odstaje od standardów i myślę oczekiwań mieszkańców. Więc robimy tutaj analizy, co dalej z tymi obiektami, ale jednocześnie chcielibyśmy, aby te obiekty stały się w jednym tworze. To samo dotyczy docelowo mariny, która jest nowa i jakby
też jest takim obiektem rekreacyjno, może nie do końca sportowym, ale też z aspektem małym, może sportowym. Przejdźmy dalej. Co w ten sposób, co te działania mają na celu? Otóż te działania mają na celu, po pierwsze, to co Państwu powiedziałem, w końcu uchwalenie zdrowego budżetu na rok 2020. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na kolejne lata. Wieloletnia prognoza finansowa to jest taki plan wydatków i inwestycji na kolejne lata. Dalej stabilizację finansową, rozpoczęcie tak długo wyczekiwanych inwestycji przez mieszkańców, podniesienie komfortu życia. Mówimy tutaj o tak drobnych rzeczach, chociażby o infrastrukturze oświatowej, o poziomie kształcenia chociażby w mieście, o zabezpieczeniu młodych rodzin, chociażby jeżeli chodzi o infrastrukturę przedszkolną, żłobki. Tego brakuje. Nie na każdym osiedlu, ale są takie osiedla, jak chociażby Owczarki, gdzie mieszka bardzo dużo młodych ludzi, gdzie musimy zainwestować w rozwój szkoły, zbudować nowe skrzydło szkoły, bo jest dużo tam akurat dzieci. Musimy zainwestować też w przedszkole w tej dzielnicy, ponieważ też są takie oczekiwania mieszkańców. Chcemy zrobić wszystko, żeby ludzie w Łodzi przyjeżdżali i powracali do Grudziądza. Dzisiaj Grudziądzu już nie ma praktycznie problemów z pracą. Już jest coraz lepiej zarabiamy, ale praca to jedno, ale też trzeba zadbać, żeby jakość życia w Grudziądzu nie odstawała od jakości życia w innych miastach. A żeby to spełnić, musimy inwestować w taką właśnie infrastrukturę jak szkoły, przedszkola, żłobki, tereny rekreacyjne. Dzisiaj każdy młody człowiek, nie tylko młody człowiek, oczekuje, że będziemy mieli sieć ścieżek rowerowych, że będziemy mieli gdzie pójść na spacer, że będziemy mieli zadbane parki, skwery, że będziemy dumni z naszego miasta, że to miasto jest piękne dla nas, ale także dla tych osób przyjeżdżających do Grudziądza. A to, że potrafimy to robić, pokazał chociażby Jarmark Spiszowy, gdzie byliście Państwo pewnie świadkami, jak ulica Spiszowa może wyglądać, jak ten życiem. I chcielibyśmy, żeby tak to wyglądało, nie tylko podczas jarmarku, ale także w każdy weekend, chociażby sezonu. Ale to wymaga pracy, pracy od podstaw i też inwestycji, bo też wyłożenia środków, bo bez środków tego się po prostu nie da zrealizować. Dobrze, teraz powiem Państwu, co planujemy. Ja chętnie też od Państwa uzyskam informację, co planujemy w najbliższym czasie. Mówimy tutaj o najbliższym roku praktycznie na Waszym osiedlu, na osiedlu rządu. Otóż to, co powiedziałem, jeszcze w tym roku podpiszemy umowę na modernizację sieci tramwajowej. Ostatecznie ta sieć tramwajowa będzie modernizowana od placu Stycznia, z małym tutaj jakby wyjątkiem tego pasa przy ulicy Chełmińskiej, który już został zrealizowany we wcześniejszej inwestycji, do tego węzła właśnie na rządku. Czyli to, o czym Państwu mówiłem, chcielibyśmy, aby tramwaje uzyskały możliwość przejazdu od Tarkna do Rządza, żeby były nowe drogowisko, nowe zasilanie, co pozwoli tak naprawdę na wprowadzenie na tym odcinku, myślę, że nie tylko na tym odcinku, tramwaje niskopodłogowe, ale wymaga to przeprowadzenia gruntownej modernizacji sieci tramwajowej, a to jest wydatek rzędu ponad 100 milionów złotych. Związany też z modernizacją ulicy Chełmińskiej, w tej takiej części, gdzie tramwaj styka się z jezdnią. Dalej rozbudowa sieci tramwajowej. Generalny remont basenu właśnie w tej szkole, w której się znajdujemy. To Państwo doskonale wiecie, przez ostatni bodajże rok praktycznie basen był wyłączony. Remonty, które zostały zrobione, miały charakter doraźny. Dlatego chcielibyśmy przeprowadzić porządny remont tego basenu, tak aby jego jakość, standard podnieść, a jednocześnie, żeby mógł służyć mieszkańcom przez kolejne lata. Mówimy o może drobnych rzeczach, ale remoncie ulicy i chodników wewnętrznych na ulicy Masterarza i ulicy Łęki.
takie były zgłaszane oczekiwania mieszkańców, przynajmniej ja mam takie informacje do nas wpłynęły, do naszej jednostki, do ZPM-u i też chcielibyśmy to zrealizować w najbliższym czasie. To, co Państwo bardzo często zgłaszali i myślę, że to dzisiaj pewnie potwierdzicie, oczekiwanie jest, aby na Waszym osiedlu powstał dystans taki jak Biedronka, Netto, czyli i dlatego przygotowaliśmy parcelę, która będzie niebawem wystawiona pod tego typu obiekt. Ta parcela znajduje się na ulicy Konstytucji 3 Maja, przy tym nie jest do końca rondo, ale nieco za kościołem po przeciwnej stronie, naprzeciwko pętli tramwajowej. W naszej ocenie jest to dobrze zlokalizowana parcela. Jednocześnie, co jest ważne, ona jest po prostu w zasobach miejskich, tak? I w planie zagospodarowania daje możliwość wybudowania właśnie sklepu takiego, który Państwo oczekujecie od lat. Przejdźmy dalej. Jednocześnie to jest przyszłość. Mamy do wystawienia kolejne parcele, które też służą pod taką działalność usługowo-handlową, ale one są zlokalizowane na obrzeżu. Ja pamiętam, nie mówię o pędzie autobusowej bezpośrednio pod klatkami, tak jak było kiedyś, bo ja pamiętam, jak to było. Chodzi o pętlę, która mogła być na tym rondku z gwiazda, tak jak było na czasie przebudowy ulicy Sobieskiego. Była tymczasowa pętla, tam zlokalizowana i to świetnie znowu egzamin. Bo pętla autobusowa powinna być zlokalizowana bezpośrednio przy samej tworzeniu tramwaju. Szanowni Państwo, ja nie znam historycznie radny, dzisiaj radny Sejmiku, wcześniej radny tej dzielnicy, pan Michał Czepek. Rozumiem, że chodzi o ten teren, który dzisiaj jest taką, nie wiem, quasi-pętlą. Ja w tej chwili nie ma na sali naszego dyrektora Witkowskiego. Jest pan Wojtek? Gdzie jest pan? A jest pan! To niech pan tam wytłumaczy, bo ja rozumiem, że parcela jest nasza, tak to proponujemy. Czerwona jest nasza. Czy nasza? To nie jest to, niestety nie jest to teren komunalny, natomiast teren komunalny jest ten teren, który jest zabarwiony o powierzchni 4187 m2. Ten teren powyżej jest terenem prywatnym. Wspólnym mieszkaniowym. Tak, no zatem to, o czym my mówimy, to mówimy o terenie, który należy do gminy, bo tylko takimi terenami gmina może dysponować. I ten teren w planie zagospodarowania, czyli takim prawie lokalnym, przeznaczony jest między innymi na działalność taką handlową. W związku z tym, idąc z głosem za Państwem, proponujemy wystawić tą parcelę na sprzedaż po to, żeby tam powstał ten oczekiwany sklep. Po prostu my też nie mamy jakby innych zasobów na tym osiedlu, ponieważ duża część parcel, nieruchomości jest własnością spółdzielni mieszkaniowej. Więc miasto może tylko tym dysponować, czym jakby dysponuje i gdzie jest właściciel. Ale bardzo chętnie pana wysłuchamy, to proszę, pani Bawo. Że na tym terenie, o którym mówimy, rosną dęby, rosną drzewa i w tym momencie tam się aż prosi zrobić tego centrum, czyli jakiś park. A w tej chwili wyjmiemy to wszystko, co chcemy mieć znowu ludzi, którzy będą bronili tego wszystkiego. Zastanówmy się na tym, że ma powstać zresztą zgoda, tylko się zastanówmy, gdzie on ma powstać. Nie tam, gdzie są drzewa, gdzie są, wyjmiemy wszystko, zębowe skórze, traci się górów. Ten teren w ogóle jest napisą, traci się górów. Zastanówmy się trochę. Dziękuję za ten głos. Ale to jest.
Słuchajcie Państwo, ja opieram się na tym, co jest w mapach miejskich i jeszcze raz poproszę o udzielenie odpowiedzi, to znaczy Pana Mikowskiego, który jest specjalistą. Powiem tak, no, prezydent ma swoje służby, jakby według naszych analiz i tego, co poprosiłem, żeby przygotowały, nie ma innej parceli miejskiej, która mogłaby być przeznaczona. Z tej informacji, jakie mamy, to nie jest, to nie wchodzimy w teren lasu, tylko to jest takie porośnięte samosiejkami. Ale panie dyrektorze, proszę... To się zgadza, natomiast ten las, te drzewa, o których pan mówi, one są poniżej. Tutaj akurat na tym slajdzie tego lasu nie widać, ale tam jeszcze byśmy po prostu tą mapę przesunęli w kierunku północnym do góry, no to tam ten las, o którym pan mówi, on jest. Natomiast na tej części 4187 m2 generalnie rzecz biorąc mamy do czynienia z obszarem około 2500 m2, który jest, nie jest porośnięty drzewami. Są co prawda te krzewienia, jakieś, bym powiedział, młode drzewka, natomiast nie jest to ten stary drzewostan, o którym pan mówi. Szanowni Państwo, to jest, proszę też to traktować, ale ja powiem tak, proszę też to traktować jako propozycję, to znaczy nikt nie będzie robił przeciwko Państwu, jeżeli Państwo znacie, że tam ma być skwer i tam ma być teren do spacerowania, będzie teren do spacerowania. Nie ma problemu, jeszcze z budżetu obywatelskiego można zrobić tam siłownię trenerową. Proszę bardzo. Ja tylko odpowiadam na jakby oczekiwania mieszkańców i to, co mamy w zasobach miasta. Jeszcze raz podkreślam, proszę nie mylić tego z zasobami spółdzielni, bo to jest jakby zupełnie inna struktura i na wielu osiedlach jest tak, że duża część parceli należy właśnie do spółdzielni. Ale proszę bardzo. Chciałbym zapytać, kto jest właścicielem terenów przy obecnym naszym rynku? Boże, tam by coś wybudować. Tam jest cały teren odkryty, nie ma żadnych drzew, nie wiem, co tam jest, kto jest właścicielem. To znaczy, z informacji, tu zaraz też pan dyrektor udzieli, to jest teren, na którym niestety dzisiaj nie możemy ani go sprzedać, ani nie możemy realizować inwestycji. Ponieważ jest to teren, powiem tak, w ogóle to terenie, gdzie jest targowisko, tam gdzie też czasami spółdzielnia mieszkaniowa organizuje różnego rodzaju imprezy, gdzie po prostu jest wolna przestrzeń i tam aż się prosi, żeby, no nie wiem, ktoś zainwestował w jakiś dyskont czy cokolwiek innego. Natomiast tam niestety, proszę Państwa, musimy poczekać jeszcze około roku, ponieważ są problemy formalno-prawne, terenowe, to tak ogólnie mówią. I na pewno po roku czasu myślę, że uda nam się ten stan prawny uregulować i gdzieś w okolicach 2021 roku, na początku roku być może, że ten teren uwolnimy i przeznaczymy do zbycia. Dzieląc wcześniej na parcele, ponieważ tam tych parcel może być dużo. Podobnie tak jak przy Straży Pożarnej jest to mniej więcej taki sam obszar. Ale w tej chwili niestety musimy jeszcze musimy rok popracować nad tym stanem prawa. Czyli generalnie jest to teren póki co niedostępny dla miasta czy dla potencjalnego inwestora. Jeszcze raz. To jest prywatny. Proszę Pana,
Ja powiem tak, plany miejscowe do gospodarowania przestrzennego dla tego terenu zostały uchwalone niedawno. Osiedle Żołnierz rozwija się, tak jak pani mówi, że to jest lat 80. Ja też mieszkałem na rządu i znam to osiedle. Także ono się generalnie rozwija w regionie rewolucyjnie. W związku z tym ten teren, o którym no, pierwszy supermarket powstał w okolicach rządu, więc Państwo nie mówcie, że było źle, bo jednak supermarket, który powstał w okolicach rządu. Powiem Państwu, że wszystkie tereny, które posiadamy do zbycia na osiedlu rządu właśnie, są najbardziej atrakcyjnymi terenami dla osób, które chcą zamieszkać na tym osiedlu. Więc osiedle jest bardzo rozwojowe, ma nową perspektywę. No ale generalnie wszystko musimy po prostu realizować w czasie, zgodnie z przepisami prawa. Szanowni Państwo, rzeczywiście... parceli pod budownictwo mieszkaniowe. To znaczy mówimy tutaj za kościołem w kierunku no, dawnego posiedliska. Tam miasto... Nie, ale niech pan mi... To, co jest za kościołem, czyli ulica Sosnkowskiego, tam miasto sprzedało dużo parceli pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne. Po przeciwnej stronie buduje się dębowe wzgórze, gdzie ceny mieszkań osiągają bardzo wysokie notowania. 1000 zł po tych budynkach, które są z widokiem na Wisłę. Kolejne budynki tam będą powstawały. Czyli jakby patrząc globalnie na Państwa osiedle, to ono jest osiedle rozwojowe, bo jest tu bardzo dużo terenów, które na moment zostaną zabudowane. Oczywiście mówimy o tym nowym rządzie, tak? Dlatego to po pierwsze, osiedle jest bardzo dobrze skomunikowane za pomocą tramwaju. Wydaje mi się, że ten tramwaj jednak jest no może nie jest luksus, ale jest... A dlaczego to Trzemięci? A czy pan dojedzie 19? Nie wiedzie. 19 nie wiedzie. 17 nie wiedzie. Dobrze, że jest z nami pani dyrektor Kleczewska. To zanotuję sobie te wszystkie państwa. Co to zrobił pan? A co to zrobił? Za to, że nie jedzie do Romanu Śląskiego na pewno. Żeby objechał rząd autobusu. A nie kończył. Nie no, pan... To znaczy, słuchajcie Państwo, przyjmijmy taką formułę. Nie, ale dobrze, to ja chętnie wysłucham Państwa oczekiwań, uwag i jakby bardzo chętnie nasi pracownicy notują wszystkie uwagi skrupulatnie. Panie, więc...
Mieszkam akurat w najbardziej newralgicznym punkcie. To jest właśnie przy zbiegu ulicy Władysława Łęgi z ulicy Konstytucji i przed tutaj w okolicach Rynku. Proszę Państwa, na domiar tego złego właśnie tu się dowiedziałem, że w trakcie remontu ulicy Sobieskiego pojawił się tam końcowy, nie wiem dlaczego, na początku osiedla końcowy przystanek autobusów. Tam jest tak tragiczna sytuacja, jeżeli chodzi o parkowanie samochodów. Do tego jeszcze ta geometria straszna drogi. Do tego jeszcze nie ma gdzie postawić, ponieważ zjeżdża się tam czasami dosłownie, jak robiłem zdjęcie na dzisiejsze spotkanie, można zobaczyć, 3-4 autobusy na raz stoją. Do tego jeszcze jest postój taksówek i mieszkańcy naprawdę nie mają gdzie samochodu zaparkować. Panie prezydencie, w związku z czym, że łatwo jest wytykać, ja może jako mieszkaniec coś odpowiem. Tutaj przed chwileczką padło takie słowo, że warto by było, żeby postój autobusów połączony był z pętlą tramwajową. Aż się prosi, proszę wracajmy zauważyć, że w pętli tramwajowej rośnie takie zielsko i ten teren, ja mówię to jako laik, ale no można na tym pomyśleć i przesunąć tam w to miejsce stojące autobusy. Nie będzie to kontynuowało wcale tutaj z Państwem, bo ja nie wiem, o co chodzi, bo między innymi dzięki tutaj działaniu Państwa u nas to wyglądało. Tak, tak. To dobrze o tym nie wiem. Ja aż się dziwię, bo powiem Państwu tak, zimą, kiedy tam jadę, dwa razy mało co, spośród stojących samochodów wyskoczyło dziecko i gdyby nie moja szybka orientacja, wpadłbym pod koło mojego samochodu. Więc jest gorąca prośba, żeby przenieść jak to się to pętlę, czy ten końcowy przystanek, ja nie mówię o likwidacji przystanku, żebyśmy się dobrze rozumieli. Mogą wjechać, zabrać pasażerów, pojechać dalej. Ale tam aż się prosi, żeby wysypać jakiś, no nie wiem, gryzem czy coś, jakiś przejazd przez tory zrobić, żeby tam te 5 czy 6 autobusów mogło stać. Taka gorąca prośba. To znaczy, to jest cenna uwaga, na pewno tą uwagę rozważymy i jakby ją zanotujemy. Panie prezydencie, to prawda nie do pana, ale na tej sali też o potencję pana. Tylko, że to... Znaczy, szanowni państwo, ja bardzo jestem, ja bardzo dziękuję za te uwagi i za te propozycje, których akurat tutaj nie znałem, ale pamiętajcie jeszcze o jednym, no macie radnych, tak? Macie radnych tutaj na tej sali, jest kilku radnych z tej dzielnicy, chociażby radny Smolarek, macie tutaj jeszcze innych radnych. Krzysiu Pokora tam gdzieś siedzi. To są Piotr Olek, który też jest z tego okręgu wyborczego. Macie tu jeszcze innych radnych, ale ta trójka jest z tego, to są wasi radni, wybrani z tej dzielnicy, więc też naciskajcie na nich i po prostu przez nich przekazujcie wszelkie jakieś sugestie, uwagi, które no, w miarę możliwości, jeżeli będą do spełnienia, no to będą realizowane. Więc zobaczymy, co się da zrobić, jeżeli chodzi o przeniesienie tego pętli. Ja przypuszczam, już dzisiaj Państwa informuję lojalnie, że kiedy rozpocznie się inwestycja tramwajowa, no to niestety to się wiąże też z utrudnieniami, tak? bo ta część, ten tramwaj będzie wyłączony na jakiś czas i jakby będzie zastarczała komunikacja autobusowa, ale pewnie to będzie stanowiło jakieś utrudnienie. Proszę bardzo. Panie prezydencie, a odnośnie właśnie tej 19, która jedzie start na Tomuśla, ona podjeżdża właśnie tam, o którym mówimy, o tym rondzie nad targiem. Tak, i wraca z powrotem i jedzie w ulicę Południową i jedzie tam tędy dołem do Miśla. Czemu ona nie może dojechać do kościoła? Przy kościele zrobić tą pętlę i jechać z powrotem, chociaż trochę mieszkańców przybiegnie do starego drogi. No to ciekawa sugestia. Tak ad hoc możesz na szybkiego, pani dyrektor Kleczewska, tak? Rozumiem, że to można rozwiązać ten problem. Dlaczego tak nie jest? Pewnie to tylko. Dzień dobry Państwu. Tak, ja jestem
było gdzieś tam pod rządza, więc doskonale zna to się leżąc. Proszę Państwa, linia numer 19 wjeżdża tylko wyłącznie na pętlę z tego względu, że tu by nam się autobusy na dole nie mieściły. W żaden sposób nie jest to kara dla Państwa. Mało tego, proszę pamiętać, proszę mi pozwolić tylko dokończyć. Proszę Państwa, pamiętacie konsultacje społeczne w czasie remontu, jak była ulica Sobieskiego, odbyły się konsultacje. Wówczas padła propozycja ruchu dwukierunkowego autobusu. Padła propozycja i proszę Państwa, większa część mieszkańców osiedla Rząd wypowiedziała się, że chce mieć miejsca parkingowe. Stąd nie mamy ruchu dwukierunkowego na osiedlu Rząd. Ale żeby po prostu było naprawdę Państwu dobrze, bo ja przeniosłam się dosłownie na sąsiednie osiedle, tu z kolegą Zarządu Dróg w środę dokładnie teraz miniono. Zrobiliśmy próby ruchu autobusów dwukierunkowego, czyli nowe solarizy, które są szersze, bo mają lusterka i tak dalej, więc swobodnie autobusy będą mogły się poruszać ulicą Sobieskiego. Ale tak jak Pan Prezydent wspomniał, że nie również prowizorek jakichś doraźnych rozwiązań, stąd przygotowujemy kompleksową zmianę autobusową na osiedlu Rząd. Bo proszę Państwa, linia numer 19, to tak by się wydawało, ale my musimy pogodzić Państwa, bo przecież 19 na początku jeździła Dębowym Wzgórzem. Pamiętacie Państwo? Było. Jeździła Dębowym Wzgórzem. Dlaczego została, tak w cudzysłowie, wyprowadzona z tego Dębowego Wzgórza? Otóż proszę Państwa, na szosie toruńskiej pierwszy zakład, Larif, Unia, to są bardzo duże liczby pasażerów. I nie mieli, i niestety pierwszy przystanek Dębowego Wzgórza jadąc, mamy na ulicy Składowej. I odcinek pracowników z Larif do tego miejsca przystankowego wynosi 750 metrów. Proszę Państwa, trzecia zmiana. Każdy marzy, żeby jak najszybciej wsiąść i pojechać do domu. Więc dlatego 19 została wycofana. I tak jak Pan Prezydent powiedział, robimy kompleksowe zmiany. Stąd przygotowujemy się teraz, bo jeszcze jedna rzecz jest. Państwo mówicie tutaj Pani, bo spotkałam się z Panią, tutaj z Panią siedzącą z przodu i Panem radnym na temat linii numer 17. Proszę Państwa, jeszcze jest jedno ale. Linia numer 17, niektóre kursy wykonuje, ja przepraszam bardzo, że tak powiem, ale do cmentarza na Jaskółcze. I teraz pamiętajmy jedno. Może dla nas patrzących na zegarek 2 minuty to nie ma żadnego znaczenia. W autobusach, w rozkładach minuta się liczy. Więc jeżeli my puścimy w chwili obecnej 17 przez osiedle, skrócimy czas postoju osobom, które korzystają, które odwiedzają swoich bliskich na cmentarzu na Jaskółcze. Stąd my jesteśmy takim organizmem powiązanym, że to nie jest, że jedną linię zmienimy, a reszta zostaje. I dlatego przygotowujemy kompleksową zmianę dotyczącą osiedla Rząca, żeby autobusy jechały w jedną i w drugą stronę, że przystanek zlokalizowany tu z kolegą uzgadniam niedaleko po drugiej stronie, tam jak jest obecny przystanek przy szkole. Tu będziemy proponować Państwu przyczyn zaznaczam. Tam zawieramy miejsca parkingowe i tu musimy dosłownie dokonać.
dokładnie być świadomi tego. Rzeczywiście będzie powstanie nowa koncepcja układu komunikacyjnego tras autobusów, to dostaną to Państwo do konsultacji, tak? Więc tutaj pewnie w kilku wariantach, tak aby ten wariant optymalny, zawsze to jest kompromis trochę między przebiegiem, a między liczbą miejsc parkingowych, no niestety trzeba to jakiś kompromis wypracować. Proszę bardzo. Panie Prezydencie, tak. To chodzi o 19. To ma przyjść do komunikacji, bo autobus zawodowy z czwórek między godziną 9 a 10. Jest tylko jedna o godzinie 9.30. A trzeba przyznać, że czwórka jest najbardziej obciążonym autobusem. No nieprawda, że jest 60% zapełnienia. Skoro przeniesiono Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Grudziądzów, to automatycznie należało pomyśleć, żeby do godziny 14 na przykład zwiększono. I tutaj potrzebne są dwa autobusy o tej godzinie, a nie jeden, bo jeździmy jak te szprotki. Jeszcze jak będą trzy panie z trzema wyspami dzieci, to dosłownie nie ma gdzie stać na późniejszych przystankach. Ja bym prosiła, żeby też rozważyć, że między 9 a 10 były puszczone dwa autobusy. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani dyrektor to zapisze do swoich uwag. Proszę bardzo. Następny. Dziękuję. A propos, że tak powiem, ja pytanie odnośnie tej modernizacji sieci tramwajowej. Ile tramwajów? Czy to będą wszystkie tramwaje, wymienione tramwaje na miejscu na połowę? Chodzi mi o osoby, które rodziców, którzy nie mają samochodów, a muszą podróżować komunikacją miejską. Wiem, że jest autobus. Jednak tramwaj, który przyjdzie i jeździ właśnie z osiedla przez całe miasto, nie można jeździć wózkiem, bo najmniej trzeba mieć jakąś pomoc. Tramwaje są wysokie, bardzo wąskie, to nawet przecież jeżeli znalazł się ktoś, kto by pomógł wprowadzić, bądź też zmienić wózek. Czy będą to tramwaje wysokopodłogowe? Nie jeden, który będzie jeździł na przykład dwa razy przez cały dzień. Czy będzie to naprawdę modernizacja sieci tramwajowej? To znaczy w pierwszej kolejności musimy wyremontować, mówiąc kolokwialnie, toły, napięcie, sieć, a dopiero kolejny etap.